Więc jestem w porcie Waktał. Mam to, bilecik. Kupiłem sobie kawę i ciasto w końcu. Miałem ochotę na ciasto od dawna, a muszę gdzie jakoś użyć ostatnie tęgę. Więc teraz no, czeka mnie czekanie do czwartej, więc jakieś 12 godzin i plus 4, 16 to nie tak dużo, więc damy radę. Tyle co w pociągu przesiedziałem, a tutaj jest na pewno zimniej, więc będzie lepiej. No, więc ja się zabieram. Tu mam cały sprzęt do ładowania, ładuje mi się już wszystko, poza telefonem, który jest w miarę ogarnięty. I będziemy czekać. Mam nadzieję, że dopłynie o tej czwartej, bo to jest ta najbardziej optymistyczna wersja, o której mówiłem i ona się spełnia póki co, więc wow, jak dla mnie spoko. Minęło mi półtorej godziny czekania. Zjadłem to ciasto, tę kawę. No i teraz stwierdziłem, że nie ma co tam siedzieć cały dzień, więc pójdę sobie na plażę. I rzecz w tym, że mimo tego, że jestem w porcie, czyli nad morzem, do najbliższej plaży mam 4 km. Ale nic, no przynajmniej jest, przynajmniej coś zrobię. Nie chce mi się za bardzo chodzić, ale że prawda jest taka, że nad Morzem Kaspijskim, no co prawda będę jeszcze w Azerbejdżanie, ale później, jeśli już pojadę do Armenii, to już nie będę miał tak blisko na Kaspijskie. Najbliżej będę miał do Rosji. Do Rosji się nie wybieram w najbliższym czasie. Do Kazachstanu z powrotem też nie. Do Iranu też nie. Życie bywa różne, ale fakt faktem okazji do kąpieli w Morzu Kaspijskim w najbliższym czasie nie będzie wiele. Więc stwierdziłem, że jeszcze się tam przejdę. Są pewne rzeczy charakterystyczne dla wszystkich krajów postsowieckich i to są chodzące krowy po ulicy, normalnie, całe stado. Gość prowadzi przez główną nadmorską ulicę Waktał. Nie ma problemu. Wszyscy szczęśliwi. O, myślę, chciałem powiedzieć, że nawet nie trąbią, ale jednak trąbią. Więc trochę... No cóż, prawie jak w domu już się czuję. Doszedłem nad morze, jednak się okazało, że jest to dalej niż 4 km, bo tam są plaże prywatne. Ale teraz jedna rzecz, którą chcę, to jest albo zimne picie, albo lody. Zobaczymy. Albo piwo. Zupełnie nieświadomie kupiłem gruzińską lemoniadę, której nie widziałem w Gruzji, ale normalnie jest napisane po gruzińsku Lahi, o smaku granata. Zaraz sobie ją spróbuję i idę się kąpać w morzu. Właśnie Kaspian się stał moim ulubionym morzem. Chciałem powiedzieć tak, ja bardzo nie lubię mórz, dlatego że są słone, ale nienawidzę się kąpać w słonej wodzie. Jest to dla mnie... mija się to z celem, ale Morze Kaspijskie jest po prostu fenomenalne. Jest okropnie ciepłe tutaj, nie wiem, po prostu ma na pewno z 20 kilka stopni. No, dobre 20 kilka. Poza tym bardzo długo jest płytko, więc w zasadzie nie jest tak jak u nas nad Bałtykiem, czy gdzieś tam nad jeziorami, na Mazurach, że jedyne miejsce, gdzie można wejść na przykład z dziećmi albo z tym, kto nie umie pływać, to jest, nie wiem, tam 3 metry za brzeg, bo dalej już zaczyna i jeb 2 metry. Nie, tutaj jest po prostu płytko bardzo długo, choć samo jezioro jest dość głębokie, miejscami nawet sięga kilometra podobno. Ale przy brzegu tutaj Waktał po prostu jest płycizna wspaniała. No i nie jest przede wszystkim aż tak słone, więc mi to nie przeszkadza. Bo w zasadzie czuję się, nie czuję, że wiecie, ta sól na mnie osiada, ani nic. Jest fantastycznie pod tym względem. Więc naprawdę polecam, jeśli ktoś będzie miał okazję kiedyś nad Kaspiana się wybrać, to jak najbardziej super morze. Tu chociażby Waktał, nie wiem jak jest tam w Baku, ale to jest to sama woda, myślę, że problem w tym może być, że jest sporo glonów przy samym brzegu, zobaczcie. Jest zielonkawo, ale to nic, one nie gryzą. Poza tym nie ma na przykład też, jakby ktoś się bał, bo niby Kazachstan, taka egzotyka, taki koniec świata. Nie ma tutaj żadnych, nie wiem, drapieżnych ryb, Bóg wie co. Jest spokojne morze. Dopiero tutaj mam wodę do pasa, jak widać. A zobaczcie, jak daleko jestem od brzegu. W
w ogóle masakra, zobaczcie na ludzi dookoła. No tam są dzieci co prawda, oni sobie, no tam prawie ich pokrywa w niektórych miejscach, ale po prostu jest przepłytko, jest niesamowicie płytko tutaj. Всем здравствуйте с Казахстана, салам алейкум. Вот Альберт приехал нам в гости в Казахстан, познакомились, очень хороший чел. Приветствую. Приходите в Казахстан, у нас прекрасное море, Каспий. Здесь опять же прекрасные люди живут. И, так что, салам Альберту, хороший парень, хороший человек. Приятно было с тобой познакомиться. Больше будем непременно тебя найти. Ну конечно, конечно, да-да-да. Да, конечно. Часами по просту głupota ludzka не зна границ. И rzecz в том, что tak stwierdziłem, skoro mam czekać tyle na prom, to jeszcze wezmę sobie, przekopiuję pliki z kart na dysk. Więc wziąłem karty, wziąłem dysk. Rzecz, której zapomniałem, to kabel do dysku, który jest dość inny, no o wiele inny niż te podstawowe kable do rzeczy. W związku z czym już przyszedłem tutaj do tego baru, załatwiłem sobie komputer, no ale się okazało, że właśnie nie mam tego kabla, więc teraz czekam, aż tutaj właściciel przyjedzie, z jego samochód, który jest teraz w sklepie, no i później mnie zawiezie do portu, wezmę kabel i wrócę i będzie spoko, będziemy kopiować, tak żebym jeszcze się wyrobił dzisiaj. W sumie ciężkie jest życie człowieka z kamerą, bo w jednej ręce trzymasz kamerę, a w drugiej buty na plaży. Więc tak, przesiedziałem 2 godziny tutaj w tym barze. Bardzo polecam. To jest najbliższy taki bar od strony portu, więc jak będziecie w Oktau, zajrzyjcie tutaj, powiedzcie, że jesteście ode mnie, bardzo mili ludzie. I dzięki ich uprzejmości mogłem przetransferować 80 giga materiału. To jest całkiem sporo. Uwielbiam tę tutejszą orientację, w sumie można powiedzieć. W kawiarni, która ma napisane 24 godziny, dostałem informację, że że już zamykają i że w ogóle już wszyscy kierowcy z ciężarówek to idą na kontrolę. I że już trzeba kontrolę paszportową przejść. No to mówię sobie, dobra, to szybko się pakuję, biorę wszystko, zbieram elektroniczne sprzęty. I tak się wszystko naładowało. I mówię sobie, idę. Poszedłem. Pani mówi, no jeszcze tam do 4-5 możecie odpoczywać. Potem będzie kontrola, bo on się musi, on musi przyjechać w ogóle, rozpakować się wszystko. Sytuacja na linii frontu jest taka, że poznałem tutaj Kirgiza, który też jedzie. Jesteśmy dwie osoby, które jadą tym promem, nie z ciężarówką. Więc powiedział, dobra, dawaj, idziemy i ja tam pogadam. Poszedł, pogadał i wyszło z tego tyle samo, co i ja wcześniej, że po prostu trzeba czekać do 3-4. No i nic nie zrobimy. Więc siedzimy w takiej knajpie, takiej spelunie ostrej, takiej naprawdę, Boże, radzieckiej, gdzieś tam na prowincji tranzytowej. No i tak czekamy, ja sobie coś tam zjadłem, wydałem już ostatnie pieniądze, po prostu dzisiaj wydawałem na potęgę i już praktycznie nie mam, mam tylko takie, które ludziom dam jako prezent. Więc jeszcze szybko rozłożyliśmy sobie ze znajomym Kirgizem namiot, przespaliśmy jakieś 4 godziny, no i w końcu jest prom i w końcu idziemy na odprawę, więc dobrze, trochę się wyspaliśmy, jest spoko. Śpi sobie człowiek kulturalnie, śpi, masz tu nagle się budzi, godzina 8,
Myślisz sobie, no dobra, jesteśmy gdzieś na środku morza, nic nie ten. Bierzesz telefon, patrzysz roaming. Myślisz sobie, kurde, co to?